Siemano, jestem tutaj w terenie, w regionie, w zasadzie na terenie rezerwatu Świdwie. I tutaj w terenie przetestuję moją nową może zabawkę, nowe narzędzie pracy, że tak powiem. A nim jest Huawei P10. Zakupiłem taki tani patyczek selfie sticka. Naprawdę troszeczkę słaby jest. Pokażę zaraz mniej więcej ile kosztuje, chyba 15 zł, jeśli dobrze pamiętam, na serwisie aukcyjnym. A tutaj, że tak powiem, przeprowadzę parę testów. No i pokażę możliwości w różnych rozdzielczościach, że tak powiem, jak to się sprawuje. No i troszeczkę, że tak powiem, inny rodzaj materiałów będzie się pojawiać na kanale. Mianowicie takie wyjście z terenu, tak jak tutaj. No i gdzie będę przekazywał pewne i różne informacje, bo też warto, że tak powiem, zmienić otoczenie, aby się oderwać troszeczkę od tego, że tak powiem, zacisza domowego, nabrać myśli i tutaj też inne treści przekazywać. Także przejdźmy w stronę rezerwatu, pokażę jak tutaj to wygląda. No i później zrobimy test różnych rozdzielczości. Także widzimy się zaraz od strony tutaj selfie sticka. Dobra, teraz już lecimy z patyka, że tak powiem. Tutaj kawałek, że tak powiem, rzeczy pokażę, bo później ten w rozdzielczości HD, bo tutaj mamy kilka rodzajów fajnych rozdzielczości, jakieś upiększanie, pierdoły. Ja pokażę takie stokowe, automatyczne ustawienia. Wszystko po to, aby zaprezentować trochę ten sprzęcik, na który będę pracował teraz dłuższy czas. Tutaj wchodzimy, tutaj mamy widoczne za nimi plecami miejsce na ognisko i inne takie, że tak powiem, rzeczy. Tutaj może zrobię przebitki, tutaj są też takie, jak widać, opisy, jakie tutaj występują ptaki. Takie informacyjne, to wszystko jest bardzo fajne. Tu jest taka ścieżka od noga tutaj rzeki Gunicy. No i tutaj ścieżka, do której teraz będę podążał, czyli do miejsca, gdzie jest wieża tak obserwacyjna dla osób, które, że tak powiem, zajmują się ornitologią profesjonalnie bądź amatorsko, można sobie z punktu widokowego popatrzeć. Stamtąd zrobimy taką fajną przejściówkę, pokażę mniej więcej w jakiej rozdzielczości to wszystko wygląda. Przejdźmy może dalej. Tutaj jest tak zwana tama widoczna. Tutaj w boku te barierki na zielono, może pokażę za chwilę z drugiej strony, jak to wygląda. Jak widać tutaj za moimi plecami jest teren rozlewiska. Tama jest zasypana za czasów, że tak powiem, mojej młodości. Jak tutaj przychodziłem, to tama była tutaj betonowa i ta śluza do upuszczania wody. Z racji z tego, że poziomy wód trochę spadają, to po prostu to troszeczkę inaczej teraz wygląda. Dobrze, tą ścieżką tutaj zmierzamy powolutku do tak zwanej leśniczówki, miejsca, gdzie przebywa, że tak powiem, leśniczy, osoba opiekująca się rezerwatem. To w okresie letnim jest bardzo często odwiedzane. Dosyć sporo turystów i tam widoczne, że tak powiem, jest to miejsce, gdzie będę wchodził i stamtąd będę robił kolejne nagrywki. No i część tutaj, że tak powiem, wiedzy, że tak powiem, przekażę. A odnośnie marki osobistej, zaraz przejdziemy całą drogę. Mamy tutaj informacje, wstęp zbroniony, inne tutaj elementy. Tu jest mostek, aby dojść do wody, oczywiście zamknięte na klucz. Teraz przejdziemy sobie po schodach, aby wejść na górę. To jest ogólnodostępne. Tutaj, aby się dostać to samochodem, może jeszcze pokażę, jaki poziom wody tu się znajduje aktualnie. Żeby dostać samochodem, trzeba jechać przez miejscowość Zalesie. O, niestety, tu nagrania niestety nie zrobimy.
Dobrze, i tutaj mamy 720p, 30 klatek na sekundy. Ja lekko, że tak powiem, poruszę. Może zbliżę się do poziomu wody. Jak ten ruch jest widoczny. No, wygląda dosyć przyzwoicie. Tutaj efekty świetlne. No i zaraz zrobimy taki sam materiał dla wyższej rozdzielczości. To ma materiał 1080p, 30 klatek na sekundę. Też powolutku pokażemy, jak to się przedstawia. Efekt źródło wody. Spróbujemy zrobić zbliżenie. Efekt jest bardzo ciekawy. Teraz mamy 1080p, 60 klatek na sekundę. Też wykonamy te same czynności, aby później stwierdzić, jaka jakość po przybliżeniu. To wygląda. I rozdzielczość 4K, 30 klatek na sekundę. Też mamy to widoczne, to samo źródełko. Przybliżymy. No i jakość nagrania możecie ocenić sami. No i po dokonaniu całych tych wszystkich badań, ten tutaj jest odgrywany w 4K. Sam ocenisz. Porządkowa wstawka była w 60 klatkach. Można po sobie porównać. I o co chodzi? Po co w ogóle to robię? Mianowicie jak zaczynałem kręcić kanał, znaczy kręcić materiały na kanał, no to używałem telefonu, no że tak powiem pieszczotliwie go nazywałem tosterem. On mi służył po to, aby po prostu przekazywać treści. I to nie było dla mnie, czy no było trochę ważne, ale nie było takie istotne, że mam teraz słaby sprzęt. Że to w ogóle, ja nie powiem zaczynać, ja powiem mieć, nie wiem, lustrzankę, super kamerę, mega mikrofon i tak dalej. Ten tutaj mikrofon, który używam, to kosztuje tak do 50-60 zł. Bez problemu znajdziesz na aukcji mikrofon, bo ja o tym materiał gdzieś tam u góry może przedstawię, jeśli chodzi o porównanie. No a ten telefon Huawei P10 na rynku wtórnym możesz zakupić w kwocie 400, 500, 600 zł. Możesz znaleźć na rynku lokalnym bez problemu, jak gdzieś masz bliżej większe miasto, bez problemu. I taką kwotę myślę jesteś w stanie nawet sobie dorobić. Robiąc jakieś proste rzeczy, czy nawet biorąc udział w prostych programach zarobkowych, jakie też pokazuję na moim kanale, gdzieś za rejestrację bądź wykonanie prostych czynności można zarobić 100-200 zł, jednorazowo oczywiście. Takie okazje pojawiają się dosyć często i zbierając tak przez kilka tygodni, może Ci się uda nawet uzbierać, nie wpłacając ani grosza, że tak powiem, ze swoich bieżących środków, tylko po prostu przez pracę, przez internet. Oczywiście, jeśli Cię interesuje, jak najbardziej zachęcam do subskrypcji, obserwacji mojego kanału, bo takie okazje będą się co jakiś czas pojawiać. A reasumując, żeby to w ogóle zacząć, no trzeba troszeczkę swojej chęci, tak? Bo to trzeba, tak się mówi, wyjść ze strefy komfortu i zrobić coś, czego nie robią inni. Być może się będą z siebie śmiać. Być może będą mówili Ci to, nie rób tego, co Ty robisz, to nie dla Ciebie. I tak dalej. A jeśli Ty czegoś nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi za Ciebie. Też musisz mieć to na uwadze. Bo gdybym ja nie był, jaki jestem, no to bym siedział w domu, zamknięty w swoich czterech ścianach
i całe życie bym siedział gdzieś tam w swoim miejscu, nie? A tak realizujesz się, robisz coś nowego i na ciebie patrzą, mogą się też z ciebie śmiać, ale jak wiesz, jeśli chodzi o politykę i inne kwestie, im więcej ludzi o tobie mówi, tym lepiej. Robią ci darmową reklamę. I ogólnie jest wszystko super, tak? Pod tym względem. Tylko musisz mieć swoje cele, tak? Budowanie marki osobistej to jest proces czasochłonny, bo też wiele osób bardzo pragnie, aby z dnia na dzień mieć tam tylu i tylu followersów na Instagramie, na Facebookach i innych tam, że tak powiem, portali społecznościowych. A ty w tym momencie możesz rozpocząć swoją drogę, uczyć się, czytać książki, polecam bardzo. Ogólnie rozwój osobisty. Daniel Carnegie bardzo fajną książeczkę wydał już wiele lat temu, która jest cały czas aktualna. Tu gdzieś może wstawię jego, że tak powiem, obraz. Inwestycyjne przebudzenie. To też książka, która bardzo, że tak powiem, otworzyła mi oczy na różne rzeczy. Też i na to, jak można stracić w internecie. Żeby mieć świadomość swojego ryzyka kapitału, ale także i czasu, tak? Bo jeśli się nie rozwijasz, to stoisz. Cały świat pędzi do przodu. Na ciebie nie będzie czekał. A jak ty jedziesz razem z pędem, albo nawet wychodzisz przed szereg, no to masz dużą szansę i z prądem, albo wytworzyć nowy nurt. I dzięki temu kiedyś zrealizować swoje plany, czego tobie osobiście życzę. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam cię ciepło. Cześć.